Zamiast Andrzeja Górzyńskiego sesję poprowadziła dziś wiceprzewodnicząca Rady Bogusława Potocka-Zdrzalik. Radni wspominali byłego przewodniczącego, wpisywali się także do księgi kondolencyjnej. Wielu z nich z trudem kryło wzruszenie. Był to wspaniały człowiek, filantrop, nie przeszedł obojętnie obok człowieka, który potrzebuje pomocy. Zawsze służył radom, służył nawet pomocą finansową. Rzeczową. Podczas obrad radni rozmawiali również o budżecie na przyszły rok. W 2016 miasto osiągnie dochody w wysokości prawie 300 milionów złotych. Wyda natomiast 313, głównie na cele oświatowe i inwestycje. Szczelnica, czyli ten park, który wchodzi, baseny, później lodowisko przykrycie, przeniesienie urzędu do rynku. Takie rzeczy modyfikujące, a najważniejszą rzeczą to jak zwykle, no największym kosztem dla miasta to jest oświata, czyli tutaj te rzeczy, jak to będzie poukładane, bo na dzień dzisiejszy nie wiemy, co dalej z tym będzie. Na oświatę i wychowanie samorząd przeznaczył aż 125 milionów złotych, z czego 67 pokryje dzięki subwencji oświatowej. Miasto planuje także zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 20 milionów złotych. Posłuży on m.in. do pokrycia deficytu budżetowego. Ważną pozycją w miejskich wydatkach będzie też pomoc finansowa dla powiatu lubińskiego na wdrożenie publicznego transportu bezpłatnego dla mieszkańców wszystkich gmin z naszego regionu. Przede wszystkim skorzystają tutaj gmina wiejska Lubin, gmina Ścinawa, prawda, bo tam też będzie uruchomione, no i tak to wygląda. Niestety jeszcze się nie przyłączyła do tego gmina Rudna, ale mam nadzieję, że to uczyni. Radni podjęli także decyzję o podniesieniu wysokości diet dla członków Rady Miejskiej.